Pająki wzbudzają w nas różne uczucia, najczęściej jednak negatywne, pochodzące jeszcze z dzieciństwa, gdy pająkami nas straszono. Okazuje się jednak, że ten strach można przełamać, a związana z gminną akcją Zima wystawa pająków w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury może w tym bardzo pomóc. Zainteresowanie duże? Tak, jest bardzo duże zainteresowanie. A tacy najchętniej przychodzący to kto i najbardziej zainteresowani? Najbardziej liczne grupy to przedszkolaki, tak, teraz to zauważyłem, że są zorganizowane grupy, przychodzą licznie, od 10 do 25 osób. Dobrze, a żeby jakby utrzymać to wszystko przy życiu, dużo pracy? Nie, bardziej tutaj już wchodzi istota wiedza. Egzotyczny duży pająk na dłoni? A czemuż by nie? Najgroźniejszy z pająków? No, mamy tutaj z ptaszników, no to Heteroskodra maculata, ptasznik śnieżny, z pająków, no to najbardziej silnie jadowity czarna wdowa, no i skorpion saharyjski, najbardziej jadowity egzemplarz u nas na wystawie. Wystawa w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury potrwa do niedzieli 5 lutego, warto więc z niej skorzystać.